No cześć, kiedy na rynku pojawiła się marka Endorphi, a w jej ofercie aż dwa nowe mikrofony, było już jedynie kwestią czasu, kiedy te pojawią się na moim kanale w formie testu. Także jest i on i dziś sprawdzimy sobie, jak wypada Endorphi Solum Broadcast. Jednak żeby tego nie było mało, porównamy go sobie do droższego Endorphi Solum Studio, ale także do SPC Gear Axie, z którego wziąłem do tego porównania tylko dlatego, że wygląda trochę podobnie. Tak czy inaczej, nie może również zabraknąć naszej próbki referencyjnej SM900, ale o tym w dalszej części, bo najpierw porozmawiajmy sobie o tym, co przychodzi w zapakowaniu z tym mikrofonem. Solum Broadcast dociera w olbrzymim zapakowaniu, dość bliźniaczym do wersji Studio. W zasadzie nie ma się co dziwić, bo są to dość podobne komplety, które różnią się w gruncie rzeczy samym mikrofonem, no i tym, że do wersji Broadcast dostajemy drugi filtr piankowy w kolorze niebieskim. Tak czy inaczej, zaglądając do wnętrza tego opakowania, uświadczymy tam oczywiście papierkologię, no bo ta zawsze być musi, ale poza tym olbrzymi zacisk biurkowy, do tego wiadomo sam mikrofon, no i ramię mikrofonowe, przez które od razu został przewleczony przewód USB typu C. Zacznijmy omówienie kompletu od zacisku biurkowego, ten jest naprawdę bardzo solidny, bardzo gruby, metalowy, wątpię, że w jakikolwiek sposób będzie się w stanie Wam uszkodzić. Jeśli chodzi o to, jak ten został zabezpieczony, na jego górze uświadczymy piankę, w związku z czym od góry mebla nie powinien porysować, natomiast od dołu został zostawiony sobie tak luzem, nie ma tam żadnej pianki, w związku z czym ten już od spodu na meblu może zostawić jakiś ślad. Jeśli chodzi o to, jakie tworzywo zostało wykorzystane przy jego zakrętce, nie mam żadnych uwag i również ten zacisk będzie w stanie objąć dość grube meble. W moim przypadku najgrubszy mebel, jaki ja tutaj u siebie mam, to jest stolik z Ikei i ten jest w stanie się tutaj zmieścić, ale także zostaje tam jeszcze trochę miejsca, także wydaje mi się, że o to nie będziecie musieli się martwić. Kolejnym elementem tego kompletu jest ramię mikrofonowe i ja wiem, że widzowie tego kanału do tego elementu przykładają dość dużo wagi, także sobie je jakoś usytuujmy na rynku. Także moim zdaniem to, co dołączą nam Endorphi w komplecie, jest pod każdym względem albo takie samo, albo lepsze niż Mozos SB37, natomiast w pewnych aspektach uważam, że jest gorszy niż Mozos SB38, w związku z czym pomiędzy tymi dwoma ramionami plasowałbym to, co Endorphi dołącza nam w komplecie. Również mamy tutaj taki system, przy którym nie mamy autopoziomowania mikrofonu, czyli jeśli dam ramię niżej, no to mikrofon pochyli się razem z ramieniem. Również jeśli poluzuję tą nakrętkę, to mikrofon lata luzem i powiedzmy mogę sobie go ustawić w dowolnej pozycji. Przed chwilą mogliście mnie troszeczkę gorzej słyszeć. Po prostu odkręcamy, ustawiamy mikrofon, dokręcamy. Nie jest to zrobione jak na przykład w Rode PSA1, gdzie mikrofon zawsze skierowany jest w tą samą stronę i trudno jest mi to traktować jako wadę, to jest po prostu taka konstrukcja. Na pewno na plus względem Mozosa SB37 jest to, że łączniki są wykonane z metalu. SB37 była tu pod tym względem plastikowa, ale także w mojej recenzji tamtego ramienia zgłaszałem taki problem, że zaczepy do przetrzymywania kabli potrafiły mi odskakiwać i w komentarzach potwierdziliście mi, że w waszych przypadkach również się to działo. No to w przypadku ramienia, które dostarcza nam Endorphi, nie będziecie w stanie się w ogóle z czymś takim spotkać, ponieważ mamy tutaj do czynienia z kanałem, który jest zaślepiony maskownicą. Nie ma żadnych zaczepów, w związku z czym nie ma co wypadać, a maskownica trzyma się całkiem dobrze. Jeśli chodzi o to, jak ktoś sobie przemyślał ten kanał, uważam, że jest to akurat całkiem sprytne rozwiązanie, ponieważ ten jest z jednej strony dość szeroki, że na przykład zmieści się tam przewód XLR. Czyli jeśli ktoś z was kiedyś chciałby zaktualizować sobie swój set mikrofonowy, uznał, że no na USB to już nie wystarcza, no to ramię będzie w stanie Wam dalej służyć, w związku z czym jest tutaj pewna perspektywa aktualizacji. Natomiast zmieszczą się tutaj również zwykłe dwa przewody, czyli na przykład kabel USB i do tego kabel od słuchawek. Ja osobiście jestem taką osobą, że niezbyt przepadam za tym, kiedy kabel od słuchawek zwisa mi bezpośrednio z mikrofonu i wolałbym go poprowadzić wzdłuż ramienia, tak żeby ten wychodził z tyłu biurka, chociaż oczywiście jak kto woli. W moim przypadku moje słuchawki dostarczają mi 3-metrowy przewód, więc dla mnie nie będzie to problemem. Oczywiście jeśli ktoś ma w słuchawkach trochę krótszy kabel, no to powiedzmy, że nie zawsze będzie taka opcja, no bo tutaj jednak tracimy trochę odległości, żeby cofnąć przewód. Najważniejszy element w ramieniu Endorphi wygląda identycznie jak w Mozosie SB37. Jest to jednolity, gruby, pełny w środku wałek, w związku z czym w ogóle nie ma żadnej najmniejszej opcji, żeby ten w jakikolwiek sposób się Wam kiedykolwiek połamał. Natomiast mogę zwrócić uwagę na to, że ten jest trochę za krótki. Dla przykładu w Mozosie SB38 trzpień nie jest w środku pełny, ale również jest bardzo gruby i przy okazji posiada taką plastikową osłonę, która sprawia, że całe ramię pracuje bardzo gładko. Ergonomia korzystania z tego ramienia jest bardzo bliźniacza do tego, jak pracowały ramiona Mozosa. To znaczy, na pewno nie spotkamy się tutaj z żadnym, nawet najmniejszym dźwiękiem wydawanym przez to ramię, co mogliście kojarzyć z ramion takich jak Rode PSA1. Ale także muszę tutaj zauważyć, że w przypadku ramion Mozosa, jeśli będziecie mieli cięższy lub lżejszy mikrofon, no to ten
ten typ ramienia należy do mikrofonu wyważyć. W tym przypadku otrzymujemy ramię idealnie zbalansowane pod ten konkretny mikrofon. Przy okazji to dobry moment, żebym wspomniał, że to nie odbija się w zupełnie żadnej pozycji, ani kiedy jest maksymalnie do siebie przysunięte, ani kiedy jest maksymalnie odsunięte, no i nie ma tutaj również problemu z opadaniem tego statywu. Zawieszenie mikrofonu Endorphi Solum Broadcast kieruje się bardzo podobną logiką, jak zawieszenie mikrofonu SPC Gear Axis. To znaczy, ktoś w Endorphi sobie pomyślał, hej, skoro w zasadzie ramiona mikrofonowe zawsze mają kwint 3/8 cala, który zawsze się przerabia na 5/8 cala, żeby pasował do mikrofonu, to może my zróbmy od razu w mikrofonie 3/8 i nie trzeba będzie dawać tej przejściówki. Także tak właśnie tutaj zrobiono, no i przez to nie mamy tego adaptera, ale za to jest tarcza. Koszyczek, w jakim zawieszony został ten mikrofon, nie umożliwia nam obrócenia go w ten sposób, także mamy tutaj taką tarczę i teraz tak, wybieram jakiś kąt, dokręcamy, no i to jest powiedzmy nie do ruszenia. Odkręcamy, poprawiamy, dokręcamy, no powiedzmy. W ten sposób Endorphi umożliwia nam dostosowanie sobie tego, w jaką stronę obrócony ma być mikrofon. A skoro o obracaniu mikrofonu mowa, Endorphi, niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego wejście USB-C jest od spodu? To znaczy, że kabel musi iść tak i otoczyć ten mikrofon i wejść od dołu? Jakby było tu na górze, to by bardzo fajnie chowało się w ramieniu mikrofonowym. Zupełnie tego nie rozumiem. I teraz zanim ktoś mi napisze, ej, to weź sobie obróć w koszyczku ten mikrofon. Ja wam powiem, ja nawet próbowałem to zrobić. W sensie zdjąłem tutaj z tego zawieszenia mikrofon, odkręciłem to. I wiecie, jaki jest problem? Że tutaj na górze te gumki idą pionowo, natomiast na dole idą poziomo. W związku z czym, jeśli ktoś chciałby tak zrobić, to nie ma takiej opcji, bo musiałby to zawieszenie rozerwać. Nie śmiałbym nie zacząć omówienia obudowy tego mikrofonu od góry. Tutaj znajduje się membrana, jest to 20 mm pozłacana konstrukcja, która ułożona jest wzdłuż tuby mikrofonu. To znaczy, że należy mówić do tego mikrofonu jakby do czubka, tak jak się mówi na przykład do mikrofonów Shure SM7B, bardzo kultowych, używanych dzisiaj chyba we wszystkich podcastach przez youtuberów i w ogóle. I teraz na przykład odróżnia to go od podobnego, przynajmniej w zawieszeniu, mikrofonu Axis, gdzie mówimy w ten sposób, no to do Solum Broadcast mówimy jakby do czubka mikrofonu. Jeśli mam być szczery, pewnym zaskoczeniem dla mnie był rodzaj tego mikrofonu, ponieważ ten szczyt przypomina mi pewien kultowy już wręcz mikrofon Shure SM57, który jest wykorzystywany przez dźwiękowców do nagrywania instrumentów i jest mikrofonem dynamicznym. No może to jest trochę rozciągnięte, bo tam w tym mikrofonie od Shure to jest takie dość króciutkie. Tak czy inaczej, w tym przypadku jest to mikrofon jak najbardziej pojemnościowy. Wróćmy do budowy tego mikrofonu, a konkretniej na spód, jeśli tu jest przód, to tu jest chyba spód, nieważne. Mamy tutaj potencjometr do regulacji głośności i co do niego mam jedną dość konkretną uwagę. To znaczy, obracając nim, przez jakiś czas dźwięk się zgłaśnia, natomiast w pewnym momencie jest koniec i to tak mniej więcej w połowie skali. Od połowy mogę powiedzmy obracać to dalej i dźwięk jest dalej tak samo głośny. Chociaż w rzeczywistości no nie powinno być to problemem dla użytkownika, no bo i tak levelujemy mikrofon w oparciu o to, co pokazuje nam program do nagrywania. Natomiast jest to trochę niezrozumiałe dla mnie, dlaczego się tak dzieje, dlaczego ten potencjometr nie wykorzystuje całości skali. Dalej będzie on pełnił jeszcze jedną funkcję, to znaczy pozwoli on nam się wyciszyć. I teraz możecie posłuchać, czy słychać kliknięcie. Dobra, na wykresie tutaj na komputerze widziałem, że coś niecoś tam słychać, ale jeszcze nie wiem, czy jest to głośne, czy niegłośne, tak czy inaczej wy już wiecie. I teraz o wyciszeniu poinformuje nas jeszcze jeden aspekt, to znaczy podświetlany pasek. I teraz tutaj mam co do niego jedną małą uwagę, ponieważ jeśli kierujecie mikrofon w ten sposób, okej, no teraz jakby kieruję go za wysoko, ale jeśli macie mikrofon pod linią ust i kierujecie go tak do góry, no to tego paska generalnie nie widać, więc warto sobie ten mikrofon ustawiać nieco pod kątem, w taki sposób, żebyście po prostu widzieli, czy jesteście wyciszeni, czy nie jesteście wyciszeni. Przy okazji, na spodzie mikrofonu, czy bardziej na tyle, mamy przycisk do zmiany koloru podświetlenia tego mikrofonu, a jeśli go sobie przytrzymamy, to podświetlenie całkowicie zgaśnie. I teraz ja to bardzo doceniam, że można podświetlenie wyłączyć, ponieważ ja śpię naprzeciwko swojego stanowiska gamingowego i wiecie, jak to jest. No fajnie, jeśli coś się świeci w ciągu dnia, kiedy gramy i w ogóle jest fajnie, ale w momencie, kiedy chce się spać naprzeciwko komputera i świeciłby mi się mikrofon w oczy i jest dookoła ciemno, to takie światełko drobne, chociaż jest fajnie rozproszone, to wydaje się tak z 10 miliardów razy jaśniejsze i potrafi naprawdę wypalać oczy i uniemożliwiać spokojne zaśnięcie. Także bardzo fajnie, że jest tutaj opcja wyłączenia podświetlenia, dzięki której można normalnie spać przy tym mikrofonie. Właśnie zdaję sobie sprawę, że nie poruszyłem tematu materiałów wykonania tego mikrofonu, także mamy tutaj do czynienia z tworzywem, bardzo gładkim tworzywem, moim zdaniem całkiem dobrej jakości. Na końcu tego mikrofonu uświadczymy ostatnie trzy elementy. Pierwszym z nich będzie USB typu C,
oczywiste, za co ja daję plusa, bo jest to przejaw współczesności. Drugim jest gniazdo 3,5 mm, które pozwoli nam na odsłuch w czasie rzeczywistym. No a trzecim jest taki slider do regulacji głośności. Moim zdaniem jest to średnio przydatne, no bo ten slider będzie regulował głośność systemową, czyli dokładnie to samo, co jakbyśmy w systemie sobie wszystko ściszyli. Jeśli będziecie chcieli regulować głośność odsłuchu, tego jak głośno samych siebie słyszycie, no to możecie to zrobić z poziomu systemu. W panelu sterowania dźwiękiem wybieramy urządzenia do odtwarzania, następnie po prostu jako źródło dźwięku Solum Broadcast, no i tam mamy możliwość regulacji tego albo całkowitego wyłączenia, za co ja daję dużego plusa, ponieważ spotkałem się z takimi mikrofonami, gdzie realnie nie da się wyłączyć odsłuchu, co jest moim zdaniem głupotą, no bo okej, przy streamowaniu, przy nagrywaniu fajnie jest siebie słyszeć, no pomaga to kontrolować głos, wiemy czy nie ma przysterów i w ogóle, ale kiedy na przykład gram w gry, to nie chcę siebie cały czas słyszeć, albo kiedy słucham muzyki, chociaż przy słuchaniu muzyki, wiecie, można się wyciszyć na mikrofonie. No ale dobra, podczas gadania na Discordzie, no średnio chcę siebie cały czas słyszeć, także super, że jest tutaj opcja wyłączenia odsłuchu. Jeśli chodzi o głośność nagrywania, w systemie to jest zablokowane, tam czułość powinna wynosić zawsze w 100, wtedy podbicie równa się 0 dB, natomiast całą głośność regulujemy fizycznym potencjometrem na obudowie mikrofonu. Jednak wiecie, w recenzji mikrofonu nie może zabraknąć próbki dźwięku, także za chwilę usłyszycie, jak brzmią mikrofony z przedstawionego dziś już zestawienia. W tym momencie słyszycie dźwięk z mikrofonu Endorphi Solum Studio. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear Axis, raz, dwa, trzy, tak brzmi ten mikrofon. W tym momencie słyszycie Endorphi Solum Broadcast, raz, dwa, trzy. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear SM900, raz, dwa, trzy, próbka dźwięku, próbka dźwięku, próbka dźwięku, próbka dźwięku. 13. W Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask szczebrzeszynianie. Cóż to ma być za tarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany, przyszedł wreszcie czas na zmiany. Żeby ich chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. Przeważnie nie robię podsumowań testów mikrofonów, ale tutaj naprawdę muszę wtrącić parę słów od siebie na koniec. Uważam, że Endorphi Solum Broadcast jest naprawdę bardzo kompletnym zestawem. Dostajemy bardzo fajne ramię mikrofonowe i bardzo dobry mikrofon. Uważam, że Endorphi przeszło samych siebie i to dosłownie. Serio, uważam, że Solum Studio traci sens przy tym, jak wypada Solum Broadcast. Jest po pierwsze tańszy, po drugie brzmi nie mniej dobrze, no i pozwala nam na wszystkie regulacje, których z jakiegoś powodu w tym mikrofonie zabrakło. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do waszej dyspozycji. Tymczasem ja zachęcam was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Cześć!